Dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie w krótkim niedzielnym. Dzisiaj czytanie z okazji Nowiu Księżyca. To szczyt tego Nowiu dzisiaj przypadł na godzinę 10 przed południem. I będzie to czytanie z jednej karty, zanim zaczniemy troszeczkę o tym Nowiu, a więc ten znak ryb jest związany z marzycielstwem, kreatywnością w dużej mierze, więc ten nów przynosi taką możliwość na wyzwolenie ze starych schematów i wiele rzeczy być może będziecie chcieli robić inaczej. Możecie poczuć, że chcecie ruszyć naprzód i oderwać się od jakichś bezpiecznych i takich już sprawdzonych działań. Może będziecie chcieli coś zmienić w swoim życiu i w tym czasie też ważne, by zapamiętać swoje sny, bo mogą one nieść cenną informację, właśnie co należy zmienić w podświadomości, czy w ogóle w swoim życiu. Warto też teraz zastanowić się nad sferą zawodową, czy to, co robicie, to jest na pewno to, co chcecie w życiu robić, czy po prostu działacie pod wpływem jakiegoś tutaj utartego schematu. Być może trzeba wprowadzić jakieś zmiany, jeżeli chodzi o sferę zawodową. I to też taki czas, że jest szansa przyjrzeć się właśnie swoim rzeczywistym potrzebom i marzeniom, bo być może niektóre z marzeń, które macie, są tylko iluzją, więc tutaj jest taki czas, żeby zastanowić się, co jest iluzją, a co jest rzeczywistą potrzebą, tak, w tej sytuacji. I ważne też, by nie dać się porwać jakiemuś pustemu entuzjazmowi, właśnie żeby nie za bardzo odpłynąć w sferę marzeń jakichś iluzorycznych. I co jeszcze? Uważaj właśnie, żeby te marzenia takie zbyt abstrakcyjne i iluzoryczne nie zaprowadziły cię w tym czasie w ślepą uliczkę. No to chyba tyle i zobaczymy, jaki macie przekaz na ten nów. Układ numer 1. Wyrocznia wizja 47, koral błękitny. Układ numer 2, wyrocznia 12, jaspis leopardzki. Układ numer 3, wyrocznia wizji 16, numer 16 i agat różowy. Jeżeli potrzebujesz więcej czasu, zatrzymuj film. Ja już będę zaczynać od przekazu numer 1. Witam jedynki i jaki jest dla Was na dzisiaj przekaz? Macie, moi drodzy, kartę strażniczka zwierciadła. Poświęć czas na refleksję w tym czasie. Już Wam czytam. Poświęć teraz trochę czasu, by pomyśleć o swoich atutach, o stojących przed Tobą wyzwaniach oraz o tym, jak daleko zaszedłeś. Dostrzeż swoje dary. Aniołowie akceptują Cię takim, jakim jesteś, nawet jeżeli przechodzisz teraz trudny okres. Wciąż darzą Cię wielkim szacunkiem. Strażniczka zwierciadła to anielica, która spogląda w lustro życia i zaprasza Cię, byś doświadczył swojej duchowej siły i piękna oraz zobaczył siebie takim, jakim widzą Cię aniołowie. Lustro symbolizuje fakt, że Twoje kluczowe przekonania i poglądy są w rzeczywistości tym, co odbija w Twoją stronę świat. Prawda? Czyli zasada lustra właśnie. Zwierciadło, lustro. Dokładnie. Twoje życie to jedno wielkie lustro wewnętrznych uczuć, a strażniczka zwierciadło pomoże Ci to dostrzec. Pojawienie się tej karty to zaproszenie, byś poświęcił trochę czasu na dostrzeżenie, gdzie obecnie się znajdujesz. Uznaj swoje piękno i że pokonałaś mnóstwo trudności i rozwinęłaś na bardzo wiele sposobów. Jesteś teraz prowadzona, byś dokonał przeglądu swojego życia, poświęcił czas na zauważenie wszystkich niedawnych doświadczeń, przetrwanych wyzwań, zdobytych atutów oraz tego, czego się nauczyłeś. Aniołowie pragną, byś zastanowił się nad swoimi mocnymi stronami,
a w szczególności nad tymi aspektami ciebie, które uważasz za niedoceniane przez innych. Uznaj swoje zasługi, gdy ci się należą, wiedz, że kiedy to zrobisz, inni również będą mogli tego dokonać. To jest dla was przekaz, moi drodzy, na dzisiejszy dzień. Jeśli chcecie, możecie się podzielić w komentarzach, jak to, jeżeli macie czas i ochotę, jak to z wami na dzień dzisiejszy rezonuje. Tyle na dzisiaj ode mnie i słyszymy się następnym razem. Cześć! Witam, układ numer 2. Twój przekaz na dzisiejszy dzień to karta Matka Ziemia, poczuj się kochany i pocieszony. Już wam czytam. Pozwól otoczyć się troską, Matka Ziemia osłania cię tarczą miłości i światła. Otrzymanie tej karty to coś obiecującego, ponieważ w oczach i sercu Matki Ziemi jesteś jej dzieckiem, wobec którego wykazuje niezwykłą opiekuńczość. Da ci wszystko, czego potrzebujesz, by móc rosnąć się i rozwijać. Na tej karcie Matkę Ziemię spowijają jedynie liście, co wskazuje na jej wrażliwość. Każdego dnia mierzy się z wyzwaniami, do których musi się przystosować, a następnie je pokonać. Jej energia reprezentowana przez znajdujący się na niej symbol pogańskiej potrójnej bogini, czyli dziewicy, matki i staruchy, może ci może pomóc ci przystosować się do zmian, które zachodzą w twoim życiu. Być może czułeś się w ostatnim czasie przytłoczony lub pozbawiony kontroli nad emocjami, ale teraz powracasz do swojego naturalnego centrum. To też może zapowiadać jakiś czas uziemienia teraz, tak? A to z kolei zabierze cię w miejsce przejrzystości i otwartości. Dokładnie, czyli jeżeli nie czułeś się ugruntowany, to wiedz, że Matka Ziemia jest po to, by cię ukorzenić i pomóc ci odzyskać poczucie siły. Być może nie uważasz się za dziecko, ale w oczach boskości jesteś dzieckiem światła i ważne jest, byś wiedział i czuł, że jesteś kochany. Jeżeli w twoim życiu pojawiły się wyzwania związane z matką lub macierzyństwem, to wiedz, że energie matczynego uzdrowienia są przy tobie, by pomóc ci oczyścić wszelkie rodowe blokady, które powstrzymują cię przed nawiązaniem świętego miłosnego połączenia. Jesteś prowadzony, by dokonać wyborów, które opierają się na miłości. To jest dzisiaj dla was przekaz na dzisiejszy dzień dwójce. Jeżeli macie ochotę podzielić się komentarzami, jak to z wami współgra na ten moment, to zapraszam do komentowania. A tymczasem pozdrawiam was bardzo serdecznie i słyszymy się następnym razem. Cześć! I witam bardzo serdecznie, układ numer 3. Wasz przekaz na dzisiejszy dzień to karta Strażnik Kierunku. Wybierz swoją ścieżkę. Już czytam. Połącz się ze swoimi najgłębszymi pragnieniami, a następnie wybierz ścieżkę, która sprawi, że twoje serce i dusza zaśpiewają. Ta karta reprezentuje aniołów kierunku. Te niesamowite istoty przybywają do nas, gdy znajdujemy się na rozdrożu i nie wiemy, którą drogę wybrać, gdy nie mamy pewności, co jest dla nas odpowiednie lub na temat szerszej perspektywy. Mogą nam pomóc dowiedzieć się, co okaże się najlepsze dla wszystkich zainteresowanych. Karta Strażnika Kierunku nawiązuje do wizji hebrajskiego proroka Ezechiela, w którym mówi się, że ujrzał anioła o czterech różnych twarzach, cherubina, byka, lwa i orła. Te cztery twarze wskazują, że aniołowie mogą pojawić się w wielu przebraniach i poprowadzić nas w różnych kierunkach, zawsze jednak robią to dla naszego dobra. Twoja droga nie została ustalona raz na zawsze, aniołowie i przewodnicy niczego od ciebie nie oczekują, ty także nie powinieneś mieć wobec siebie oczekiwań. Możesz udać się w wielu kierunkach, żaden z nich nie jest zły, ponieważ we wszystkich znajdziesz perfekcyjne możliwości rozwoju i nauki.
życiem należy się jednak cieszyć i rozkoszować, więc jeśli wiesz, że musisz podjąć jakąś decyzję, szczególnie gdy nie czujesz się pewnie, wybierz ścieżkę, o której wiesz, że pozwoli ci jaśnieć. Dokonaj tego wyboru za pomocą serca. To jest, moi drodzy, dzisiaj taki krótki przekaz niedzielny z okazji Nowiu w Rybach. Jeżeli tutaj na Trójce macie ochotę podzielić się jakimś spostrzeżeniem, komentarzem a propos tego przekazu, czy z wami w jakiś sposób jest kompatybilny, to zapraszam do komentowania. A jeśli nie, to też ok. No i co, życzę wam miłej niedzieli i słyszymy się następnym razem. Cześć i pa.